Jakiś czas temu odezwała się do mnie Doda i poprosiła, żebym zrobił coś magicznego na jej urodzinach. No i sobie pomyślałem, a co, pojawmy Dodę. Oglądajcie. O tyle, o ile pojawienie asystentki wydaje się być zadaniem łatwym, bo stereotypowo wydaje nam się, że jest to coś, co iluzjoniści robią od tak. Prawda jest taka, że rzadko który współczesny iluzjonista pracuje z rekwizytem tak dużym jak człowiek. Dodatkowo asystentka iluzjonisty tradycyjnie jest w zmowie. Ja będę musiał wymyślić wszystko tak, by Doda nie wiedziała, jak to się stało. Dzisiaj widzę się z Dodą i mam ogromną nadzieję, że to, co wymyśliłem, jej się spodoba. Dzień dobry. Co dzień wymyśliłeś? Dobry. No, pomyślałem sobie, że moglibyśmy, skoro to jest Doda w Krainie Czarów, to moglibyśmy zagrać w trzy karty na scenie, ale ludźmi. W sensie wziąć dwójkę ludzi, dwóch mężczyzn i jedną kobietę i zagrać w trzy karty, żeby znaleźć kobietę. Ale w sensie, że to byliby goście. Tak, wiesz co, w sumie ja ci wytłumaczę to, może będzie łatwiej na kartach. Zobacz, weźmiemy sobie waleta, weźmiemy sobie damę serca, bo to jest kier, tak, zawsze. I drugiego czarnego waleta. No. I teraz idea gry w trzy karty jest prosta. Masz jedną damę i waletę, zawsze szukamy damy, bo dama wygrywa, tak? Położę tutaj damę, tutaj waleta i zamienię je tutaj. To wszyscy zawsze myślą, że to jest dama. No, no. To ci się to wydaje? Nie, w ogóle się na tym nie skupiałam. Ale właśnie, tam są ludzie, tak? Za tymi kartami. No, tak, tak. I my wszyscy myślimy, że tu stoi kobieta. Tu jest dama, ale oczywiście tutaj jest walet. Tak. No i jakbyśmy chcieli znaleźć damę, to ona jest tutaj, prawda? Tak. Bo zawsze musisz śledzić damę, żeby jej nie przegapić, prawda? Rozumiem. I tutaj mamy walety. Dwa czarne walety. Jeden walet tutaj, drugi tutaj, dama tutaj. I zamienię jej miejscami. Teraz wiadomo, gdzie jest dama, prawda? Bo dama jest tutaj, prawda? A walet jest tutaj. Strzelaj, bez odwracania. Jak myślisz, gdzie jest dama? Nie, no wolę tu. Śmiało. Tutaj. Nie jest ma niczego. Nic. No ale co będzie na tej scenie? Zniknie osoba. Nie! Druga osoba też zniknie. A królowa jest tylko jedna. Ale super! Ale czad! I ty się pojawisz. Mega ogień. Mega atom. Proszę cię, jakbyś mogła dać mi autograf, jak komuś, kto napisze najmilszy dla ciebie komentarz, to wyślę tą kartę. No bo ja nie wiem, jak to zrobię. Zadowolona? Bardzo mi się podoba to wejście. Piąteczka. Jej! No, Dodzie się chyba podoba, a wy, jeżeli chcecie wygrać jej autograf na mojej karcie oraz dodatkowo dorzucę parę kart, to dajcie jakiś miły komentarz pod tym filmem dla Dody i wybierzemy jedną. Chodźcie na urodziny Dody. Zagramy w grę w trzy karty, ale rozmiaru ludzkiego. Więc potrzebuję dwóch mężczyzn, bo zawsze są dwa walety w kartach. Jednej damy. Jak masz na imię? Łukasz. Łukasz. Pan przy barze może być, który jeszcze na mnie nie zwraca uwagi. Tak, śmiało, zapraszam, ogromne brawa. Zejdę po jakąś panią. Potrzebuję jakiś... Tomasz, ogromne brawa dla Tomasza. Tak, śmiało. Tomasz, ogromne brawa dla Suzy i ogromne brawa dla Łukasza. Łukasza, dla Łukasza, okej, okay, sorry. Mamy duże karty. Śmiało. Słuchajcie, idea jest prosta. Oni będą grali w trzy karty, wy musicie mi pomóc, musicie zgadywać, gdzie jest dama, okej? Okay? Gotowi? Złapcie za swoje karty za rączki i pod żadnym pozorem nie puszczajcie rączek, okej? Okay? Mocno, śmiało. Za chwilę się obrócicie
I będziemy mieszać karty, ja będę wam sygnalizował, które karty mają się zamienić i kto pójdzie przodem, a kto pójdzie tyłem, żeby nie było jakiejś kraksy na scenie, okej? Więc złapcie za karty, jasne? Jakby co, to pytajcie. Podnieście karty do góry, obróćcie się, patrzcie uważnie, gdzie jest kobieta, to jest bardzo ważne. Tu jest kobieta. W ten sposób. Potrzebuję, żebyście teraz zrobili coś takiego. Kobieta pójdzie przodem i zamienimy te dwie karty, okej? Dasz radę w ogóle podnosić, tak? Okej, dobra. To jest trochę ciężkie, także trzeba uważać. Zrobimy tutaj zamianę. Śmiało. Zamieńcie tutaj, tak? Super. Pytanie do was. Kto myśli, że tu jest kobieta? Nikt. Kto myśli, że tu jest kobieta? Tutaj? Tutaj wszyscy myślicie? Dajcie brawa, jeżeli myślicie, że tutaj jest kobieta. Tutaj jest nasza dama, prawda? Ale prawda jest taka, że tutaj jest walet. Sprawdźmy. Tutaj też walet. A w najmniej oczekiwanym miejscu jest nasza kobieta. O stówę, że nie zgadniecie, gdzie jest dama teraz, ok? Uwaga. Złapcie swoje karty jeszcze raz. Zasłońcie się. Zamieńcie te dwie. Śmiało, patrzcie uważnie. Stówę, naprawdę, mówię. Zamienimy te dwie. W tym momencie sprawa jest prosta. Kobieta jest tutaj, prawda? Widzicie, że jest tutaj, prawda? Śmiało. Sorki, o. Gdzie jest kobieta? Jak jeszcze zrobimy jedną zamianę. Zróbmy taką zamianę. O, super. Jak myślicie, gdzie jest kobieta? Powinna być tutaj, prawda? Powinna być tutaj, ale nie jest, prawda? Bo tu nie ma nikogo. Drum roll. Tutaj też jej nie ma. Słuchajcie, ale jak już mówimy o damach i królowych, to królowa jest tylko jedna. Super, wielkie brawa dla naszego fantastycznego czarodzieja i Greka. Wielkie brawa dla niego. Dziękuję wam pięknie. Dzięki. Wszystkiego magicznego chciałem ci życzyć, bo jeszcze nie miałem okazji. Dziękuję. I mam dla ciebie prezent. Jesteś podekscytowana? Tak, na maksa. Aż ręce dwie chcę mieć wolne. Proszę. To jest kwiatek z papieru. Gdzie jest początek? Gdzie jest komar? To jest róża. Aha, a to jest listek. Tylko wymaga wyobraźni. Weźmiesz zapalniczkę, podpalisz zapalniczkę? Super. Uwaga, gotowa? No. O Jezus! Przepiękna! Dziękuję, dziękuję. Super mnie wyczarowałaś na tej scenie. Tak? No. Zadowolona? Byli zachwyceni. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, Dodzie się podobało, gościom się podobało. Ja bardzo się cieszę, że dałam mi taką szansę, także dziękuję ci jeszcze raz, Doda. Koniecznie subskrybujcie kanał tutaj, klikając, obejrzyjcie sobie też inny odcinek, subskrybujcie kanał Dody, wbijajcie na jej koncerty, no i oczywiście, jak zwykle, pozostańcie magiczni.